Deutsche Records Publish nie jest. Nie, cześć, witamy w OCR Parku. Trener Adam. I trener Jacek. Dzisiaj mamy taką koncepcję na trening. No, powiedz Jacku, bo widzę, że już... Dobra, jedziemy z koncepcją treningu w parach, z przekazywaniem sztafetowej pałeczki. Naszą sztafetową pałeczką będzie kamera. Pomiędzy każdą przeszkodą jest bieg z workiem. Robimy dwie pętle, tak żeby każdy zrobił każdą przeszkodę w innym układzie na pętli. Więc zaczynamy od Chucka Norrisa, później mamy siatkę wysoką, później mamy siatkę wbiegnięcie na arenę, później mamy most zwodzony i low riga dwójkę i kończymy jumping jackiem wulkanizerem. Dokładnie tak, i pomiędzy jest oczywiście bieg z workiem, a druga osoba, czyli w tym przypadku możesz to być ty, a tą osobą, którą jesteś ty, właśnie osobą biegnącą bez obciążenia, jestem ja z kamerą, czyli będę niewidoczny. Dobra, Jacek zaczyna. Thank you.
chyba największą przeszkodą według mnie to przekazywanie kamery. Tak, to była największa przeszkoda. Żeby taki niuans i adnotacja dla Was. Możecie sobie tutaj wybrać przeszkody, które są nieco dalej od siebie oddalone. Na przykład tam, jak robiliśmy Moving Bridge oraz Low Riga 2, to można by było tego Low Riga 2 na przykład zamienić na Low Riga 1, która znajduje się nieco dalej. Wtedy nieco więcej tego biegania by było. To. Ale to może. Dowolny schemat głównie polega na tym, aby jedna osoba miała obciążenie treningowe duże, a druga mogła odpoczywać w swobodnym OWB1, czyli jak zwał, ogólna wytrzymałość biegowa albo bieg ciągły w zakresie pierwszym. Głównie chodzi o odpoczynek. No i potem jest taki ostry pierdziel na pętli. Oto właśnie przychodzi taki interwał siłowo-wytrzymałościowy. No dobra, taka pętla na dzisiaj. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy już 11 pętlę, także jest super. Nie licząc pustej pętli, u góry się wyświetli, bo jest dosyć humorystycznie nakręcona, humorystyczna. Dzięki, że jesteście z nami, bo widzę po aktywnościach i statystykach, że jest fajnie. Zostańcie z nami, lajkujcie, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i co, zostawiajcie komentarze, bo już 2 pętle mamy od Was zrobione. Dziękujemy za te komentarze oczywiście. No i zapraszamy Was do OCR Parku każdego dnia, oprócz wtorku, bo we wtorki odpoczywamy, chyba że chcecie przyjść sami i skorzystać z naszych pętli, wtedy dajcie znać w komentarzu, że zrobiliście. Ale 7 marca, czyli w sobotę, zapraszamy na wielkie otwarcie tego miejsca. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, hej. Pozdrawiam.